od 7 oczek łańcuszka. I jednego słupka w pierwszym oczku tego łańcuszka. Mamy taką pętelkę. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka. I jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I to jest początek naszej chusty. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka i obracamy robótkę. To będzie nasz pierwszy słupek drugiego rzędu i w tej pętelce musimy wykonać jeszcze 7 słupków. Robimy narzut i wykonujemy słupki owijane wokół pierwszej z tych dwóch pętelek. 2, 3, 4. I 7. Razem z 3 oczkami łańcuszka mamy tych słupków 8. Wykonujemy teraz w środek chusty, to będzie nasz środek, jeden słupek. W ten słupek z poprzedniego rzędu, w szczyt słupka. Teraz przechodzimy na lewą stronę chusty i w tej drugiej pętelce wykonujemy 8 słupków owijanych. I zakończyliśmy drugi rząd chusty. W pierwszej pętelce mamy 8 słupków, jeden słupek środkowy i 8 słupków po lewej stronie. Rozpoczynamy trzeci rząd chusty. Wykonujemy 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I obracamy robótkę. I wykonujemy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku, z którego wychodzi nam 6-oczkowy łańcuszek. Wykonujemy teraz 1 oczko łańcuszka. Omijamy 2 kolejne oczka od ostatniego słupka i wkłuwamy się w 3 z kolei. Wykonując kolejno po sobie słupek w słupek 3 słupki. 1, 2 i 3. Wykonujemy 1 oczko łańcuszka, omijamy 2 kolejne oczka i wkłuwamy się w 3 z kolei. Ze słupkiem. Jest to nasz słupek środkowy, środek chusty. Wykonujemy teraz 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym środkowym oczku. Jeszcze raz 3 oczka łańcuszka.
i trzeci słupek w tym samym oczku. I to jest środek chusty, trzy słupki podzielone trzema oczkami łańcuszka. Przechodzimy na lewą stronę chusty, jedno oczko łańcuszka, dwa oczka omijamy i w trzecie rozpoczynamy nasze trzy słupki, jeden za drugim. Jeden, drugi, i trzeci. Wykonujemy teraz jedno oczko łańcuszka, omijamy dwa kolejne słupki i w ostatni wkłuwamy się ze słupkiem. Czyli tutaj będzie łańcuszek, więc szczytowe oczko tego łańcuszka wkłuwamy się ze słupkiem. Wykonujemy teraz trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I tym sposobem trzeci rząd chusty jest zakończony. Rozpoczynamy czwarte okrążenie. Od trzech oczek łańcuszka. Obracamy robótkę. I w pierwszej pętelce, tutaj w pierwszej rogatce, wykonujemy jeszcze 7 słupków, które z tym łańcuszkiem będą stanowiły 8 słupków na początku chusty. 3. 4, 5, 6, 7 i 8. Wykonujemy teraz jedno oczko łańcuszka i wkłuwamy się ze słupkiem nad środkowym słupkiem z tej trójki z poprzedniego rzędu. Tak, żeby przypadał on w środku nad drugim słupkiem z tej trójki. Na środeczku. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka i w następnej pętelce po prawej stronie chusty zaczepiamy 7 słupków. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 7. Teraz napotykamy środkowy słupek i w ten słupek wkłuwamy się z jednym słupkiem jako środek chusty i przechodzimy na stronę lewą. W następnej rogatce wykonujemy również 7 słupków. Jeszcze jedno oczko łańcuszka i mamy trójkę słupków. Wkłuwamy się w środkowy z nich ze słupkiem. Jedno oczko łańcuszka i ostatnia rogatka po lewej stronie i w tą rogatkę wykonujemy 8 słupków.
i czwarty rząd chusty zakończony. Rozpoczynamy piąty rząd chusty od sześciu oczek łańcuszka. Obracamy chustę i wykonujemy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku, z którego wychodzi łańcuszek. Wykonujemy teraz jedno oczko łańcuszka i omijamy dwa kolejne oczka, najbliższe do tego słupka, wkuwamy się w trzecie z kolei, wykonując trzy słupki jeden po drugim. Jeden, drugi i trzeci. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka i mamy na drodze słupek, samotny słupek z poprzedniego rzędu. I w ten słupek wkuwamy się z rogatką. Czyli wykonujemy jeden słupek, trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I mamy zaczepioną rogatkę na słupku. Wykonujemy jeszcze jedno oczko łańcuszka i znów z początku, z tej siódemki słupków obok siebie, odliczamy dwa i wkuwamy się w trzeci z kolei, wykonując trzy słupki jeden po drugim. Jeden, drugi i trzeci. Wykonujemy teraz jedno oczko łańcuszka, omijamy dwa kolejne oczka i wkuwamy się już w oczko środkowe, wykonując w nim jeden słupek, trzy oczka łańcuszka, jeden słupek w tym samym oczku, trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I te trzy słupki podzielone trzema oczkami łańcuszka to jest środek chusty. Jedno oczko łańcuszka, to już jest lewa strona, omijamy dwa kolejne oczka i w trzecie z kolei wkuwamy się, wykonując trzy słupki jeden po drugim. I jedno oczko łańcuszka i samotny słupek, który wkuwamy się, tworząc rogatkę. Słupek, trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Oczko łańcuszka i mamy ósemkę ostatnią słupków na końcu. Opuszczamy dwa pierwsze oczka i w trzecie z kolei wkuwamy się, wykonując trzy słupki, jeden za drugim. Jedno oczko łańcuszka, narzut, omijamy dwa ostatnie słupki i mamy łańcuszek jako tutaj ostatni słupek, wkuwamy się w szczytowe oczko tego łańcuszka, wykonując jeden słupek, trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I piąty rząd chusty
jest zakończony. Rozpoczynamy rząd szósty, usty, od trzech oczek łańcuszka i obracamy robótkę. Rogatka. W każdej rogatce na początku chusty musi się znaleźć 8 słupków. I jedno oczko łańcuszka i napotykamy na 3 słupki. W środkowym z tych 3 słupków wykonujemy słupek. Jedno oczko łańcuszka i znów rogatka, w której umieszczamy 7 słupków owijanych. Jedno oczko łańcuszka i nad 3 słupkami, nad środkowym z nich, czuwamy się ze słupkiem pojedynczym. I jedno oczko łańcuszka i dochodzimy do rogatki prawej. 7 słupków owijanych. I środkowy słupek chusty, nad nim wykonujemy słupek. I rogatka na lewej stronie, również 7 słupków. I jedno oczko łańcuszka i napotykamy 3 słupki, w środkowym z nich wykonujemy słupek. I jedno oczko łańcuszka i rogatka, w rogatce 7 słupków. I jedno oczko łańcuszka, napotykamy 3 słupki, w środkowym z nich wykonujemy 1 słupek. Jedno oczko łańcuszka i ostatnia rogatka, w rogatce końcowej, tak jak w początkowej, wykonujemy 8 słupków. I tak rząd szósty mamy zakończony. Zrobimy razem jeszcze rząd siódmy i ósmy, który będziemy cały czas powtarzać, aby chusta przerastała nam. Rozpoczynamy rząd siódmy od 6 oczek łańcuszka. Obracamy robótkę i wykonujemy jeszcze 1 słupek w tym samym oczku, z którego wychodzi łańcuszek. Jedno oczko łańcuszka. Mamy uformowaną pierwszą rogatkę. Omijamy 2 kolejne oczka i wkłuwamy się w 3 z kolei, wykonując 3 słupki, jeden po drugim. Jedno oczko łańcuszka. Narzut. Napotykamy na samotny słupek i jak zawsze w samotnym słupku wykonujemy rogatkę. Czyli 1 słupek, 3 oczka łańcuszka i jeszcze 1 słupek w tym samym oczku. Jedno oczko łańcuszka. Napotykamy na 7 słupków.
Dwa pierwsze pomijamy, wkuwamy się w trzeci słupek z kolei i wykonujemy trzy słupki, jeden po drugim. I jedno oczko łańcuszka. Samotny słupek, nad nim rogatka. I jedno oczko łańcuszka. I 7 słupków do środka. Dwa pierwsze oczka pomijamy, w trzecie wkuwamy się, wykonując 3 słupki, jeden po drugim. I jedno oczko łańcuszka. Dwa oczka pomijamy, trzecie z kolei jest oczkiem środkowym i wykonujemy w nim 1 słupek, 3 oczka łańcuszka, 1 słupek w tym samym oczku, gdzie był pierwszy słupek, jeszcze raz 3 oczka łańcuszka i jeszcze 1 słupek. Czyli w każdym nieparzystym rzędzie w środku będziemy mieć takie dwie rogatki obok siebie jako środek chusty. Przechodzimy na lewą stronę, jedno oczko łańcuszka, dwa oczka najbliższe pomijamy, wkuwamy się w trzecie z kolei, wykonując 3 słupki pod rząd. Jedno oczko łańcuszka i samotny słupek. Więc nad nim rogatka, żeby nie był samotny. Jedno oczko łańcuszka i 7 słupków przed nami. Dwa pierwsze pomijamy, w trzeci wkuwamy się i wykonujemy 3 słupki. Jeden obok drugiego. Jedno oczko łańcuszka i znów samotny słupek. Damy mu rogatkę. Jedno oczko łańcuszka i mamy 8 słupków do końca. Dwa pierwsze słupki pomijamy, wkuwamy się w trzeci, wykonując 3 słupki. I jedno oczko łańcuszka. 2 słupki pomijamy i mamy tu ostatni. Wkuwamy się w ostatni, wykonując 1 słupek, 3 oczka łańcuszka. I jeszcze 1 słupek. I rząd 7 mamy zakończony. W rzędzie 7 i każdym rzędzie nieparzystym będziemy wykonywać rogatki podzielone jednym oczkiem łańcuszka z 3 słupkami. Oczko łańcuszka, rogatka, oczko łańcuszka, 3 słupki. I tak aż do środka. W środku wykonujemy 2 rogatki obok siebie, 3 słupki przypadają w centralnym oczku. I na lewej stronie tak samo. Jedno oczko łańcuszka, 3 słupki, jedno oczko łańcuszka, rogatka. I tak dalej do końca. Rozpoczynamy rząd 8 3 oczkami łańcuszka, które stanowią nam już pierwszy słupek. Z 8 początkowych, tutaj w rzędzie 8 i każdym rzędzie parzystym.
więc wykonujemy jeszcze 7 słupków w pierwszej rogatce. I tak jak już zauważyłyście, każdy taki oddzielny motyw dzielony jest jednym oczkiem łańcuszka. W 3 słupki, środkowy z nich, wkuwamy się z pojedynczym, na razie samotnym słupkiem. Już w następnym rzędzie nie będzie samotny, bo będzie miał rogatkę. Jedno oczko łańcuszka i 7 słupków w każdej rogatce na brzegu chusty, oprócz pierwszej i ostatniej. I jedno oczko łańcuszka i jeden słupek, środkowy słupek z trójki poprzedniego rzędu. Jedno oczko łańcuszka i znów rogatka, 7 słupków. Jedno oczko łańcuszka, 3 słupki, środkowy z nich samotny słupek. Jedno oczko łańcuszka. I dochodzimy do rogatek środkowych. W każdej wykonujemy po 7 słupków i w środkowy słupek 1 słupek. Jest 7. Środkowy słupek, 1 słupek i w drugą rogatkę również 7 słupków. I jedno oczko łańcuszka i 1 słupek nad środkowym słupkiem trójki poprzedniego rzędu, jedno oczko łańcuszka i w rogatce 7 słupków. Jedno oczko łańcuszka i 1 słupek, środkowy słupek z trójki, jedno oczko łańcuszka i 7 słupków w rogatce. Jedno oczko łańcuszka i samotny słupek nad trójką. Jedno oczko łańcuszka i w ostatniej rogatce wykonujemy nie 7, ale 8 słupków. Tutaj na początku są oczka łańcuszka, które stanowią nam ten 8 słupek, ale tutaj robimy na końcu kolejno tych słupków 8. Mamy 8 słupków w ostatniej rogatce. Rząd 8 możemy uznać za zakończony. I od tego momentu sprawa jest już prosta. Będziemy powtarzać schemat tak jak rząd 7 i każdy nieparzysty i jak rząd 8 i każdy rząd parzysty. Cały czas naprzemiennie powtarzamy te 2 rzędy. Po zakończeniu 8 rzędu razem z Wami będę już dalej w samotności dziergać swoją chustę z kokonka bawełnianą akrylowego, 3-nitkowego. Przeznaczyłam motek długości 1000 metrów, 200 gram na tą chustę i myślę, że jest to dobry wybór. Jest to
włóczka bardzo delikatna, nadaje się właśnie na takie koronkowe wzory jak ten. Zrobiłam jeszcze dwie próbki z innych włóczek. Rozpoczęłam włóczką Sheepies Wear w kolorach zieleni, również ombre. Nie mam tutaj całego motka, ale zaczyna się on od takiej miętowej zieleni i przechodzi w coraz ciemniejsze barwy. Włóczka jest grubsza i na pewno nie rozdwaja się, więc lepiej będzie się szydełkowało początkującym osobom. Chociaż jest to włóczka droższa cenowo od kokonków na pewno. Można też spróbować Yarn Art Flowers. Już tutaj grubsza jest ta włóczka, widocznie, ale łatwiej się nią szydełkuje, można dobrać troszkę większe szydełko. Ale jak zawsze dla każdego coś innego będzie miłego, więc wybierzę to, co mu najlepiej pasuje do pracy.